Cześć, tu znowu Rekin i witam was w kolejnym odcinku Pyknijmy w Polanie 2. Jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się znaleźć zbroję, która nam umożliwi walkę ze złym smokiem, który nawiedza nasze księstwo. Lecz niestety te... nie powiem co. Ci kapłani są po prostu tacy głupi, że nie chcą mi dać tej zbroi i będę musiał pewnie siłą ją wziąć. Co niestety mi się nie uśmiecha, bo znowu muszę się rozbudowywać, chociaż miałem już w pełni rozbudowane księstwo. No może nie w pełni, ale w miarę rozbudowane księstwo w poprzedniej lokacji. Jakby nie mogli po prostu przenieść tego tutaj, ale no cóż, nie będę narzekał. Krowy! 5 krów i będzie super. Oh yeah. Dobra. Hurra! Mamy nową krowę! Patrzcie. Deszcz krów. O Jezu, Jezu, Jezu. Moja komórka mi wibruje. Przyjemnie. Dobra. Ojej, 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 ojej. Fajna. Dobra. Tutaj stać. No, trzymałem się tam już. Dobra, se odwyciszę. W końcu ze szkoły wróciłem, prawda? Ustawię sobie zresztą zegar. Tu, 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 tu. 15 minut. I go. Okej, okay. Krowa kolejna może być. Tak więc zaraz ją kupimy. Właściwie mogę drwala, ale to szczegół. Hurra! Mamy nową krowę! Jestem drwalem, drwalem, drwalem sam w dolinie. Masz, panie, nowego poddanego. To dobrze, dobrze. Okej, okay, mamy już dwie chaty. Chaty? No dobra. Dwie chaty drwali, to teraz będzie chata wojów. Oh yeah. Pyk. Fajrat, Buda stoi. I jeszcze jeden drwal. A co? Mamy jakieś nowe ulepszenia? Nope. Nie mamy nowych ulepszeń. Przynajmniej w tym rodzaju. Kolejny drwal, kolejna krowa. Hurra! Mamy nową krowę! Dość szybko się tu rozbudowuje, nic mnie nie atakuje, aż dziwne. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Ho. Dobra, co my tu mamy? O, the fuck. Tutaj są moi ludzie. No ale niech tu stoją. Nie będę im przeszkadzał. Hurra! Mamy nową krowę! Hurra! Mamy nową krowę! Nigdy nie sądziłem, że takie słowa mnie tak ucieszą. Okej. Okay. Pyk. I pastuszek za chwilę będzie. Pyk. No, pięknie. Jeszcze jedną chatkę. Tutaj ją walniemy normalnie. Jesteś drwalem, to ścinaj drzewa, a nie, kurde. Wow, jakie przyspieszenie, autozapis. Dup, 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 ścięte. Może zamiast tego weźmiemy tą chatkę. Pomóc ci w czymś? Zaraz ten ścioł... Aha. Kurde. Przyszli w końcu. Niestety. Dobra, ja to będę pilnował, bo jak widzę, biorą nas z kilku stron, że tak powiem. Więc będę musiał się pilnować bardziej. Znowu. Niestraszne mi rany. A, stąd idą. Nie jest źle. Tam. Ojojoj. Zniszcz tą. Bo ona będzie nam tu przeszkadzać. To mi się przyda.
chyba prawdziwy wolę zamkowe. Kurde, znowu. Oj, czarodziejka. Bierz. O kurde. O kurde. Wiecie co? Ja tu chyba zginę, muszę przyznać. A ja tu zginę. Koniec. Nie sprostałeś zadaniu. Tutaj kończy się dup, twoja dup. Żegnaj. Dobra. No cóż, niestety. Damy oczywiście wczytanie. Może tutaj nie. Świątynny skarbiec, no dobra. Ale wiem, co na pewno zrobię. A zrobię coś takiego, zaraz zresztą zobaczycie. Zniszczę po prostu mostek. Dobra, chodźcie tu. Gotowe. Groty na ostrzo. No już idą. Kurde. Może gdybym dał restart, było lepiej. Ale nie wiem. Jeżeli mi się nie uda, to najwyżej. Dobra. Szybko. Zanim tu przyjdą. Dobra, udało się. Aha, dobra. Dwór! Tak, to mi się przyda. Pomóc ci w czymś? Okej, i zaraz brama, zaraz będzie pięknie, wszystko, oczywiście. Pyk. I o to chodzi, panowie. A ty co robisz? Chodź tutaj, a nie się kryjesz w chaszczach. Broń w dłoń! What the f... Nasza postać zginęła. Masz panie nowego poddanego. Zajebiście. No tak, jak nie z tej strony, to... Nie, jeszcze raz. Nie, dam restart. Wybaczcie, restart, bo muszę się tu przygotować bardziej. Kurde. Tylko zastanawiam się, jak by to zrobić. Dobra. Blach. Oj, no tak. Chodźcie tu moje małpiszony. No, chodźcie. Nie wstydźcie się. Wszyscy. Honor rycerski jest najważniejszy. Pędzimy. Witaj, Drwalu. Gdzie tu jest ten Drwal? W ogóle, no tu jest Drwal. Okej, witaj. Okej, to znowu zaczynam niestety od początku. Ale nie wincie mnie, w końcu to nie moja wina, No. Potrzebujesz siekiery? To wina tej gry, a nie moja. Okej, to my się jeszcze przygotujemy. Zawczasu. Zniszczymy ten oto most. Ucisza na zawsze. Dup. Rozkaz. Tutaj będzie teraz przejście. O, tak. Teraz tutaj mniej więcej tu zrobimy palisadę. Hop. Pięknie. I tutaj jeszcze nie. Okej, już wszystkie te. No, jak to się nazywa? Obory wybudujemy za chwilę, więc będzie spokojnie. Będzie można zacząć się zajmować ofensywą. Ale to najpierw trzeba się obronić, niestety.
Ale dobra, zobaczymy co będzie, co ma być, to będzie. Kurde, tego przydałoby mi się. Nie ma to jak zapach drewna o poranku. A już jest 400 mleka, fajnie. Pyk. Tam będzie mleko, zaraz to wybudujemy, weźmiemy mleko, weźmiemy dwie chaty wojów i będzie. Come on. Trochę długo ci to zajmuje, muszę przyznać. Siekiera mnie świerpi, ciebie. Ale też sam jesteś, to się nie dziwię trochę. Fajra, już mnie Buda nogi stoi. Bolą od tego chodzenia do góry, tararara. Dobra, ten już tu buduje tą chatę. Damy tu krowy, zaczniemy już robić. Tutaj chyba o to chodzi, żeby przetrwać tą pierwszą falę, tak naprawdę tą największą. A potem będzie już lajcik, bo oni chyba biorą wtedy wszystkie swoje siły jakie mają i mogą je wykorzystać i nas atakują, a potem będą tylko takie desperackie zrzuty, można tak to powiedzieć. No co jest? Dobra. Kończ już to, musisz wziąć mleko. Jest mleko. I pyk. Pierwsza. A i krowy jeszcze dwie. I jeszcze drwal. Hurra! Mamy nową krowę! I drugi drwal. I nawet trzeci. Dobra. Come on. Zdobądź moczą zbroję. Okej, okay, rozumiem. Czwarty. I tyle wystarczy jak na razie. To nawet pięciu będzie. Okej. Okay. Żadnych tych, to nie mogę. Masz, panie, nowego poddanego. Ile potrzeba na bramę? Aha, wystarczy. Szybciej, szybciej. Nie wiem, ile wytrzymam, ile jeszcze będę musiał czekać. Dopóki mnie nie zaatakują, to wiem, ale... No, Fireland Buda stoi, proszę, chcę usłyszeć. O, dziękuję. To teraz brama. Bramulec. Dobra, to może być. Pyk, pyk, pyk. No nie, chodź tu. Pyk, 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 pyk. Może być. Dobra, jakiś drwal tutaj by się przydał. Żeby tu wybudował wszystko. Ojojoj. Już się zaczyna. Drwalu, buduj. Budowa bramy w ciągu. Ojojoj. Nasza postać zginęła. Kurde. Siekiera mnie świerzbi, ciebie nie? A gdzie ten? Mamy nową krowę! Masz, panie, nowego poddanego! Kurde, zwiał mi ten drwal, a miał to dokończyć. Szybciej, szybciej. Rozprawimy się z nimi. Kurde. I... Dało się. Rób palisadę. Palisada jak wolałoby. Robi się palisada. Palisada jak talala. Dobrze jest.
Nie wybiją nas przynajmniej. Przynajmniej mam taką nadzieję. Oj. Nasza postać zginęła. Jak tam Mirko? Trzyma się. Fuck. Gdzie jest Mirko? Dobra, żyje. Oj, ciężko. Gościu, ruszaj się. Dobra, schowaj się. O, tak, o to chodzi. Kurde, fuck. O ja pierniczę. Ale to już końcówka. Więc może jeszcze przetrwam. Nasza postać zginęła. Proszę, dajcie mi przetrwać. A zginął? Ten rycerz zginął? No. Kurde. To już chyba koniec. Chociaż to może nie być jeszcze koniec. Kurde. Ach. Niestety. Dobra, tak więc zostało nam niestety bardzo mało czasu. Niestety tym niemiłym akcentem. Dobra, dam już restart, tak. Niestety tym niemiłym akcentem zakończymy ten odcinek. I rozbuduję się gdzieś indziej, tyle powiem. Przynajmniej spróbuję. Dobra. Tak więc, czy uda mi się przetrwać pierwszą falę? Tego dowiecie się w następnym odcinku. Pyknijmy w Polanie 2. Cześć!